Na początku sam byłem owcą. Lecz później... doświadczenie zaczęło mnie zmieniać. Mój kolega od zawsze był wilkiem. Uczył mnie. Szkolił. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie. Zwykle w kościele, jak zawsze. Co to jest? Do kupca już nie biegnę, bo mi przeszło. O, no to chwilowa. A to była rzeżączka. To jest chwilowe. Strasznie upierdliwe, ale chwilowe. A właśnie, Bucjan, aż dziwnie tak się do ciebie mówi. Jak to jest, że ty masz 26 lat? Bo to jest oficjalna wiadomość, tutaj nic nie zdradzam, bo napisałeś tak na YouTube bodajże. Czy na Discordzie, jak publikowałeś stream, bo tam też wszedłem. Jak to 26 lat? Ja mam 28. No chyba wtedy jak zakładałeś kanał miałeś 26, to dlatego chyba, no tak, to możliwe. Przecież ty byłeś zawsze ten zdolny, to może rzeczywiście... dwie klasy cię do góry podnieśli. No nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie chce mi się edytować. Od dwóch lat. Aha, no dlatego. Nie chce ci się zedytować to, no. Te informacje. Pamiętasz, jak tutaj na Greenie założyliśmy pułapkę, którą sami wpadliśmy? Mhm, no. Żeby to się nie powtórzyło. O nie, a nie, dobra, zombie, czyli o tak, to znaczy, że nikogo tu nie było. No, w teorii. Praktyka to już czyni mistrza. Ale mnie bije, ale mnie otukuje, nic nie mogę wyłapać na gardę. Ja pierdolę. O nie. Ty, on ma na plecach ten, spinkę. Kałacha? Nie, spinkę do włosów ma na plecach zombie. Ja... nie jest dobrze, bo byś tu przyszedł dosyć szybko. Ten zombie tak uderza, jakby ktoś do mnie strzelał. Oboje mają spinki na plecach. Gdybyś mógł mi pomóc. Nie mam noża, zapomniałem kupić. Dobra, bij go. On też ma u ciebie taką spinkę na plecach? Mhm. No, dlatego mówię, do YouTube nie przywiązuje uwagi jak grom. Ty zabity, rzeczywiście to nie nasz. A, kolejny przez płot wskoczył, oby na ciebie. Słuchaweczki zajebiste, ale nie biorę. Hej! Granacik, nabój. Ciekawe, czy ktoś tutaj nie kampi na górze, ja bym tak zrobił. A nie, tu jest przecież jakieś pomieszczenie. Ale mnie rozciął, ale się jucha polała. O, i zwrócił mi się nabój. Ja muszę załatać juchę. Ty pijesz, ja łatam juchę. Ty, no nie gadaj, znowu. Ty, coś leci. Zestrzelili. Ja go zestrzeliłem, mój lud. Ty go zestrzeliłeś, ale masz cela, no zajebiście. I to na tyle metrów, bo rozbił się. Małpy już tam biegną na 100%. Małpy. Banany tam leciały. Małpy, ja widziałem ostatnio, małpy z ziemniaczanym tym. Z ziemniaczaną wyrzutnią. Bazuką ziemniaczaną, daj. Ale się dymi, ale go edukują. Zajebiście, ja cię śledzę, bo ja nic nie widzę. Ty jesteś pod wpływem magicznego eliksiru. Ale jakby gubię zasięg. Wiesz co musisz mi dać. Ty, jeszcze jeden leci. No? Ty biegnij do tamtego. Dobra. Kurde. Tamten gdzieś tam będzie na pole. Czekaj. Tam? Nie mogę dawać znaczników. A, dobra, no tak, bo ja cię muszę awansować. Olać tamtego, nie słyszałem, gdzie on się rozbije. Będę cię osłaniał. Awansuję cię. No, bo ten tu na polach leży. Jest koło zielonego. Tak, no ja, no lipa straszna. 100% będzie jakiś pro team. Dobrze, że trafiło na nas, na profesjonalistów. Dzielimy się 50-50, nie? Jak zwykle. Ale walnęło, piorun. Dobra, tutaj jest stan gotowości bojowej. A, widzę. Ja z zakamienia na polu cię osłaniam. Mhm. Oj, jeśli ty to przeżyjesz, to będę bardzo zdziwiony. To się aż prosi. Wiatr zmienił kierunek. Tam go do alfa. Tu alfa odbił. Podejmuję ptaszka. Podejmuj. Ja siedzę w gnieździe. No, dziwo, nie widzę nikogo. Alfa do tango, mam cię w perymetrze. Przyjąłem. Kogo nie widzę, to znaczy, że ktoś tam jest. Musisz uważać. Pamiętaj, ja mam ustawienia na pur, więc... A, tu w sumie dobrze wszystko widzę, ale niezbyt daleko. No, a jesteś daleko. Ale ciebie widzę. Bieda, powtarzam, bieda. Okej, okay. O nie, podskoczyłem. To co, na Sosnowy? Nie no, biegniemy do następnego. No dobra, ale ja nie wiem, gdzie to jest, to ty mi powiesz. Ale ja wiem, czuję to. Co, gdzieś tutaj, gdzie zaznaczyłem? No może, ale coś ci dam jeszcze. Dobra, to jest jak lep na muchy, taki dym. Opłacało się tam biec, patrz co tam było. Genialnie, dasz mi to, dobra. No nie gadaj, Deringer i to różowy, no. Najlepsza wersja. Zajebiste, tylko nie mam do niego amunicji. Genialnie, co ty szukasz? Zadowolić tym gównem. SW! A ty masz Deringera, a mi dajesz takie gówno. Dobra, aj.
i pancerz za 10 koła. A ja cię awansowałem w naszej drużynie na admina. I ja, supresor jest, ale do DWL-a. Ty tutaj wchodzi 308, nie? Nie, 762. A mosinowe, które mam, zajebiście. Ale mi dałeś. Tylko Deringer jest lepszy, ale jeszcze znajdę. Około huntingowych tutaj ktoś będzie lutował na pewno. Czekaj, muszę się przyzwyczaić do lunetki. Jaka tu jest lunetka? Huntingowa. Wolał tego Vortexa tutaj założyć. Wymienię luneteczki. Dobra, biegnę na potencjalne miejsce potencjalnej katastrofy śmigłowca. Jedni mówią, że to katastrofa, drudzy mówią, że po prostu nie podniósł sterów. Ja tu nic nie widzę. Może on tylko przelatywał? Słyszałeś huk upadku? Słyszałem. O. Takie... To może być to. Nie no, nie słyszałem, bo huk mi zagłuszył. Tak, bo mi piorun właśnie walnął wtedy. I było takie pur. Ja mówię wtedy tak, że Co to się stanęło? Nie ma nic. Jest, widzę. No widzę. Na N. Oj, no, tam będzie się działo, tak. No tutaj już pewnie mogli być nawet. Tak, no. I to nie tak dawno, więc może dalej możemy ich spotkać w drodze. To będzie bój spotkaniowy, to jest najgorsza sprawa. Ale premiuję lepsze wyszkolenie, które my mamy właśnie. Zgubiłem dym, widzę. Dobrze by było z góry przyjść. Chodzimy jak jednostki powietrzno-desantowe. Ale widzę przez... Jest gość, kontakt, full gear. Idzie na kompasie, podaj. Idzie na N, koło helikoptera jest. Mhm. Jeden, czyli jest co najmniej trzech. No, nie wiem, czy będzie mi widział. Nie, lutuje, dotyka się. On zamiast lutować, to się dotyka. To pewnie z 300. 4. Dostał, nie leży. Biegnę do niego. Może mnie zobaczyć, ja go biorę. Dobra, biegnę, gonię go. Gdzie on spieprzył? A tam, dobra, widzę. Ilość 1, około 80 kilo. Co, on się w krzaki nie ucieka. Dobra, czyli będzie mnie walił. Ucieka dalej. Dobra. Znowu biega pod krzak. Biegnie jakby do śmigłowca. Dobra, a widzę, no. Ja co on tam będzie lutował jeszcze? Ale chciwa małpa. Ale chciwa, nie? Życie odda za garść miedziaków. On broni śmigłowca. Ciekawe, dostał w nogę i mnie nie złamało, nie? Nie trafiłem. Nie dostał. Celuje do mnie. Trafiłem go? Nie, ty dostałeś. Tak. Ale dziwne, na 400 miałem nastawione, może to daleko. Na 300 sobie da. A nie, to jest gdzieś blisko. Uuu, ktoś obok jeszcze. Kładę się. Ktoś obok jeszcze. Naboje spotkaniowe. Ładuję broń. To jest naboi nie ma? Jestem w zwierciadle dupy z dwóch stron. Kurwa, nie ma naboi. Małpa ja też. Zbliża się do mnie, nie ubłagaj. No nie gadaj. Ta widzę, no. Jest. On mnie widział też. Dostał raz? Dostał od ciebie. Dobra. Dostał. Dobra, ładnie. Ładnie, to będzie po nim zaraz. Ja go od tylca wezmę. Nie wiem, czy nie zdech. No, ja go od tylca wezmę. Leży na ziemi, no. Nie mam naboi. Kurwa, w tym ganie nie mam naboi. On chyba żyje i się skitrał. Teraz nie żyje. Tak, on leżał po prostu. Kto to strzelał? Nie wiem, ja nie żyję. Zabiłem. Z tyłu, dobra, ja zabiłem tego typa. Wezmę od niego gana. Obym zdążył, bo jak nie, to po mnie. Uuu, ale walił. Dostał raz. Jeden. Kurwa, co on miał na daleko? Akasukę? Bo nie na daleko. A, jakieś gówno. Fajny był gość, ale gówno miał na daleko. A, widzę typa. Dostał chyba drugi raz. Dostał leżąc na ziemi, drugi leży, zabity. Kurwa, no więc się naboje kończą. Jakieś akasuki będę musiał strzelać. Mam nadzieję, że nie zabiłem go. Trafiam gdzieś obok, ale on nie wiem, czy nie wstaje. Trafiłem go jeszcze raz na ziemi. Postać mi nie chce oddychać. Trafiłem go znowu na ziemi. Dobra, to ja jeszcze mam w zanadrzu. SKS-a. To nie wróży dobrze. No dobra, ja tu bronię tego gówna. Ty lepiej zmień pozycję. Tak, ja wezmę... Jesteś przy helikopterze. Wezmę od niego plecak, no, kasę jakąś. Plejta ma zajebistego, ale uszkodzonego. O, ja lepsze naboje wezmę. 3000 złotych polskich. 7,62, on miał 7,62, dobra. Uśwa, gdzie jest magazynek do tego? SW. A, zostawiłem pewnie... Nie. Zgubiłem magazynek. Ja pierniczę, zaraz będzie po mnie. Ja jak zwykle lutuję pół godziny. Ty, no, ale ja nie mam magazynka. Ja pierniczę, gdzie ja mam magazynek? Może podskoczyłem? Może ci wypadł. Albo w patelni gdzieś jest. Nie mam patelni. Mógł mi wypaść jak podskakiwałem. Jakie jaja ty. Nie mam czasu teraz. Pojedynczo mogę jedynie ładować. Nie no, muszę stąd spadać. Nie mam. Dobra, ja spadam stąd. Idę do drugiego trupa. Tego typa. Mleko skondensowane dużo kosztuje. O, zajebiście. Gdzie to ciało? Chyba nie te krzaki. Tu jest, dobra, bo już go pochowali. Wark Winchester. Cholera, jak to? To tu nie wejdzie. Ty, on z jakiejś bazy nie miał nic.
się nic takiego w plecaku. Niedobry znak. Biegnę do twojego ciała, już cię pochowali w worku. Dowody osobiste też kosztują wasze istnienie. O, co za późno. Nie będę teraz wracał. Albo wrót. Lutuję twoje rzeczy. Rotex supresor. Deringera ci wziąłem, nic innego nie potrzebujesz, nie? Kularki. Dowód mam twój osobisty. Ale z tym magazynkiem to są jakieś po prostu jaja. Ale wziął pieniądze, nie swoje. No, w tym jest nie swoje. Co patrzysz? Nie patrzaj. No kolbę weź co. No co, ty chcesz tą kolbę? Wiesz ile to kosztuje? Tylko z 20 tysięcy. No. Lepiej zejść z tej ulicy, zanim cię coś przejedzie. Przejedzie, no i dokładniej byłby auto, nie? A, ale się obładowałem jak świnia. Wezmę ID. Tak z przejedzenia. O, strzały! Wali do mnie, nie wiem skąd. A widzę, dobra, widzę no. Biegnie sobie gość. Dostał, leży w biegu. Zabity pewnie. Biegnę do niego. To był z bazy wyszedł gość, nie? Bazę mają. Kurwa, wali do mnie gość. Zabił mnie. Tył. Ja mam tą konwencję genewską. Gdzie? W dupie.